Ja jest Leopold z Lichtensteinu, najdzielniejszy z dzielnych rycerzy, tylko ja mam godzien usiąść obok Artura Fregosole. A ty kim jesteś, głupcze? O panie, czy ty nas chcesz uwolnić od tyranii złego demona Gendera? A jowszem! Czy ty jednym z tych dzielnych, którzy ośmielają się patrzeć niebezpieczeństwo w twarz? A jowszem, miałem ci to! Och, dobrodzieju, och, dobrodzieju! Lecz! Ścierwo, a ty kim jesteś? Ostatnio widziano go w lesie Hrak Gwurt. Tam się ukrywa. Ucztuje i żeruje. Och, jak on żeruje. Pokaż drogę, głupcze. Idziesz pierwszy, jako przynęt. Nie, ja tam nie pójdę, ja tylko pokażę. Mach tak. Tchórzu, odejdź chłysku. Ja mężczyzna. Pokażę ci, jak walczy rycerz. Odsuń się. Chodź, ścierwo demoniczne. Jestem dzielnym rycerzem. Nie straszne mi zakusy demonów. Otóż ja otrzymałem ten oto wspaniały miecz osobiście od Ojca Świętego, a był on poświęcony osobiście przez sufragana Luksemburga. Nie straszne mi za tę ścierwę. O kurka, placzek! Ten pan skacze gówno jakobyś! Co ja słyszę? Co ja słyszę? To ja słyszę jakieś dźwięki, jakbyś się dzielne, ale moje serce się nie strważa. Jestem godnym być nazwanym odważnym. Ale co się dzieje? Co to za dźwięki straszne? Nie mogę na oblicza wyjść. Zrobioną kasą za zajebanie Gendera, to? Jeszcze bym kurwa o tym nie myślał. To pomyśl! A ty? Ja założę masarnię, albo salon masażu. Niezły. Będę świnie masował. A ty? Nie wiesz. Sam jesteś, nie wiesz. Nie wiem. Nieważne! Ja mam taką taktykę. Podejść, zajebać, pójść na kawałki, dostać kasę i uciec. Niekoniecznie w tej kolejności. A ty? Jaką masz kurwa koncepcję walki? Użyj twój. No! Idziemy. Nie wiem. Gdzie jestem, gnój? Gender! Pokaż swoją chyną mordę. Chodź tu się ciecie lasie! Pokaż swoją mordę, gnoju. W ogóle kto się wynalił do tej roboty, co? Chrumwurz z Hyundai. Tak? Tak. Jaki zagraniczny kurwa. Tak. Bo mnie sufragan Lon Leon. Obiecał mi 200 tysięcy sztuk złota. No nigdy z orki nie wychodzi. Zorność masz poś, jest! Jest! Chodź! Chodź tu gnoju! Chodź tu gnoju! Gdzieś ty? Podskoczę.
Mr. Frodo! We are not alone. Gender is someone here. Mr. Frodo, Mr. Frodo! Shut up! What should we do? What are we going to do? We must kill this. This very demon. But I am very scared, Mr. Frodo! I am so too. This ring. Just in case. Yes, this ring is getting heavier, you know. Sauron was very bad. But this gender is very, 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 very
look, it's him! It's him, oh my god! No, I can! Mr. Frodo! Mr. Frodo! The ring! Mr. Frodo! Yes! Powiedz mi, kim jesteś? To ty, panie, powiedz, kim jesteś? Czy przyszedłeś nas uwolnić od złego demona Gendera? O tak, jestem Terlikiem z Torunia. Przysłał mnie tutaj na misję ojciec Tadeusz z Torunia. To wspaniale. A prawda, wygrałem zakład o to, kto pokona Gendera ze sławetnym rycerzem Szymonem z Hołowni. Jam go wygrał. A powiedz, gdzie jest ten przebrzydły, ten zły demon Gender? Gdzie go mogę pokonać? Może być wszędzie. Dlatego, panie, jeśli pozwolisz, oddalę się, gdyż nie chcę zostać jeszcze bardziej pozbawiony świadomości. Dobry człowieku, zatem oddal się. Ja powtórnie sam pokonam tego strasznego Gendera. Wierząc, że będę miał siłę ku temu. Gdzież ten straszecznik jest, prawda? Gdzież on jest? Pokaż się, Maro nieczysta. Słyszę jakieś pomruki obrzydliwe. Smak siarki, prawda? Gdzie jest ten potwór? Okaż się trochę. O! Słyszę pierwsze pomruki dżemberowskie. Ależ gdzież on jest? Gdzież jest ów dżember? To jest Gender, ale on ma szabla, ale zacisk, tak! Ojciec dyrektor dał mi ten sowietny zacisk, dzięki któremu będę w stanie go pokonać. Och, chmaro nieczysta, czym się tutaj charakteryzujesz? Skąd to wzięłaś? Co to jest? Widzisz ten zacisk? Osobiście poświęcił go ojciec sufragan z Torunia. Teraz ci zrobię wielkie... Znasz moje imię, Maro, skąd? O, wszystko znam. Ach! Ma, coś ty zrobił z moją ręką! Chcesz mi... Męskość, chcesz mi... O, niech nie pozwolę ci męskości mej! Zostaw moją rękę! Co ty zrobiłeś z moim ciałem? Ostatkiem sił wygram z tobą poczwaro! A masz! Zacisk! Na penisowy, osobiście poświęcony przez ojca dyrektora! Gin, Maro, nieczysta, przepadnij. Ale z ciebie brzydka poczwaro. Ale jest dla ciebie szansa. Możesz się poprawić, poprawić swe życie. Czy tylko zechcesz, wyznaj swe winy, zły genderze. Ojciec dyrektor będzie pocieszony. Wszak potworny potwór pokonany. Gin, Maro, nieczysta. Powiedziałbym spoczywać w pokoju, ale lepiej nie.